imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochane dzieci, drodzy rodzice i chrzestni, bracia i siostry zjednoczeni z Chrystusem przez sakrament Chrztu Świętego. Przeżywamy dzisiaj ważną i wymowną chwilę. Dzieci klas czwartych, w tej chwili ze szkoły numer 1, odnowią w czasie tej mszy świętej przyrzeczenia Chrztu Świętego. Wraz z nimi i my uświadomimy sobie wielkość i znaczenie oraz konsekwencje wynikające z przyjęcia chrztu. Przez chrzest narodziliśmy się bowiem dla Boga i wkroczyliśmy w nowe życie. Gorąco, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was, drogie dzieci, które przygotowałyście się i chcecie pełniej żyć sakramentem Chrztu Świętego. Wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy, godnego uczestnictwa w Chrystusowej ofierze. Zanim przejdziemy do ołtarza, poprośmy Pana Boga, aby poświęcił tę wodę, którą będziemy pokropieni, na pamiątkę naszego chrztu. Niech dopomaga nam, abyśmy zawsze byli wierni naszemu chrześcijańskiemu powołaniu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą za chwilę będziemy pokropieni. Odnów nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie dziejów apostolskich. Paweł i Barnaba udali się do Derby. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonu i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania wiary. Poprzez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, kiedy w każdym kościele wśród modlitw i posłów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Panfilii. Nauczali w Perdę, zeszli do Antalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich działał i jak otworzył pokanów do Twojej wiary. Oto Słowo Boże. Wyjściu
Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Powiedzieć, zrób do tego praca, bo łatwo jest powiedzieć, ja jestem wierzący.
już czas iść do kościoła. Może zdarzyło się któremuś z was, któremuś czy któryś, że wyszła do kościoła, spotkała koleżankę czy kolegę i nie zdążyliście dojść do kościoła. A Jezus czekał tutaj, a was nie było. Czy można powiedzieć, że tak naprawdę mocno kochał, ale i za tym, który zapomina o nim, nie trafi do niego do kościoła, nie zapomina o tym, kiedy trzeba odmówić papież. Tak mocno wtedy kochamy Pana Jezusa. A wiemy, że tak samo ważne, tak samo obowiązujące nas jest wykazanie miłości bliźniego. A ile to razy mieliśmy się z siostrą, z bratem? Ile razy dokuczaliśmy koledze z koleżance? Można powiedzieć, że wtedy to przykazanie miłości wypełniliśmy. Ty powiecie Panu Jezusowi, że wyrzekacie się Satana, że wierzycie w Niego. Od dzisiaj musicie starać się być lepszymi. To, że złożyliście wy sami, już nie na was rodzice, ale że wy sami złożyliście to przyrzeczenie, musi Pan Jezus zauważyć w waszym życiu. To nie może być tak, że była uroczystość, tutaj w kościele powiedzieliście, poszliście do domu i rozpoczęliście to samo. Inaczej, musi być lepiej. Nie wszystko nam się uda. Wasi rodzice, czy starsze rodzeństwo mogą powiedzieć, że też składali przyrzeczenie i też chcieliby żyć jak najlepiej. Chcieliby jak najlepiej, choćby to właśnie przykazanie miłości realizować. Ale nie zawsze im to się uda. Ale starać, musimy starać. Musimy wszystko zrobić, ażeby te Jezusowe przykazania jak najdokładniej wypełnić. Jeśli się nie uda, wtedy z żalem idziemy do konfesjonalu, wyznajemy grzech, prosimy Pana Jezusa o przebaczenie, kapłana prosimy o rozgrzeszenie. Ale Pan Jezus, odpuszczając nam grzech, jednocześnie czeka, że my będziemy próbowali się poprawić. To nie może być tak, że dzisiaj składam przyrzeczenie, ale nic w swoim życiu nie zmienię. Dzisiaj idę do spowiedzi, ale wychodzę z kościoła i dosłownie to samo robię, co robiłem przed spowiedzią. Odtąd przestajesz być już takim maluchem szkolnym. W przedszkolu właśnie jest taki podział na maluchów, na starszaków, ale tu też właściwie w szkole można powiedzieć, takim religijnym maluchem przestaje być. Tu już nie mama, nie tata mają przypominać to i tamto jeszcze. Ale jako ten starszy już sam musisz wiedzieć, co masz zrobić, a jednocześnie swoim zachowaniem pokazać może młodszemu rodzeństwu, co trzeba zrobić, żeby żyć jak naprawdę chrześcijanie. Bo chrzest to sakrament, który daje łaskę, który daje pomoc, ale to sakrament, który zobowiązuje nas, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia. Dzisiaj, gdy złożymy to odnowienie przyrzeczeń ściernych, głośno wy będziecie te przyrzeczenia odnawiamy, ale wy wszyscy, moi drodzy, którzy jesteśmy na tej mszy świętej, powiedzmy tak z głębi serca swojego, powiedzmy Panu Jezusowi, że i my chcemy te przyrzeczenia odnowić. Że my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, chcemy żyć inaczej. Chcemy żyć lepiej. Chcemy wierniej wypełnić te przykazania. I chociaż niełatwo je lepiej wypełnić, prośmy Matkę Najświętszą, tę, której tu obraz odsłonięty jest, tej, która świętemu Antoniemu podaje Pana Jezusa. Prośmy, by i nam podała Pana Jezusa, ale jednocześnie, by pomagała nam tak żyć. A że Pan Jezus z nami chciał na zawsze pozostać, żeby mógł pozostać, żeby zło, żeby grzech, żeby może nasze niedbalstwo nie zamknęło naszego serca przed Panem Jezusem.
Pana Jezusa, prośmy Jego Matkę, by te przyrzeczenia zostały przez nas i wypowiedziane, i zrealizowane w całym naszym życiu. Amen.
Teraz po specjalnym przygotowaniu przyszedł czas, byście uczyniły to, czego nie mogliście uczynić w dniu waszego chrztu. Jako dzieci Boże, poświęcone przez Chrystusa, wyrzekliście się teraz grzechu i wyznajcie wiarę, której zostałyście ochrzczone. Wszyscy stoją. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą miłą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Służycie obecnie przyrzeczenia. Niech wasze codzienne życie wciąż te przyrzeczenia potwierdza. Z pomocą Bożą moich rodziców i chrzestnych oraz wszystkich tu obecnych przyrzekam. Pochwal Boga i bliźniego. Tak jak tego nauczył Jezus Chrystus. Przyrzekam. Zawsze i wszędzie świadczyć, że należę do Jezusa, jestem Jego dzieckiem. Przyrzekam. Umacniać wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechizacji. Przyrzekam. Złączeni jedną wiarą i przez jeden chrzest módlmy się do Wszechmogącego Boga. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby swoje życie świadczyli, że kochają Boga ponad wszystko, Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego, Jana Pawła II i wszystkich biskupów, aby ich posługa przyczyniała się do zgromadzenia wszystkich ludzi w jednym Kościele Chrystusowym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Się za naszych kochanych rodziców i chrzestnych, aby z Bogiem i przykładem umacniali na ręce swoje dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów i katechetów, aby byli odważnymi i wytrwałymi głosicielami nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych nauczycieli, aby wypełniali z poświęcenia swoje zadanie wychowania młodego pokolenia i odsuwania szacunek od ludzi i błogosławieństwa w pracy do Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci, które odmawiają dzieci przyrzeczenia swojego chrztu, aby pozostały dla siebie Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas. Wysłuchaj tych próśb i umacnij nas w drodze do nieba przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na ołtarza zbliża się procesja z darami. Niesiemy Ci, Jezu, symbolem darów, którymi nas obdarzasz. Jednak największy
Oto kwiaty, co one, Panie Jezu, Twoim darem dla wszystkich ludzi. Ostawiają pięknie całą ziemię i przypominają nam Bożą opiekę nad światem. My składamy te kwiaty opiekę jako wyraz naszej wdzięczności za piękny świat, na którym możemy żyć, za ten dzisiejszy uroczysty dzień naszego życia. Thank you.
wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś piękny, piękny świat i dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby prowadził nas do Ciebie. Boże nasz Ojcze, Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem, abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną rodziną. Dziękujemy Ci za tę wielką miłość i razem zajmowali się tymi, którzy Ciebie uwielbiają. Wszystkie wieki nie. Amen.
Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Pani jestem Bogiem, Pani się dowiem, ale powiedz tylko słowo, a będzie wyzdrowiona dusza moja. Thank you.
W tej uroczystej chwili, o
cierpli, której sami mogliśmy dziś odnowić przyrzeczenia Chrztu Świętego, wyrzec się grzechu i wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Kochani rodzice, pragniemy Wam dziś szczególnie podziękować za największy skarb, jaki od Was otrzymaliśmy. Za Jezusa, do którego zawsze należeć chcemy. Dziękujemy Wam za życie, za ciepło, uśmiech, radość, za miłość w naszych domach. Dziękujemy za trudy, kłopoty i zmartwienia, za pracę i chleb na naszym stole, za wychowanie i opiekę. Jezu, usłysz dziś nasze wołanie, błogosław, daj dużo sił, zdrowia naszym kochanym rodzicom. Sługa ciężkości kierujemy także do naszych kochanych rodziców chrzestnych. Dziękujemy Wam za to, że razem z naszymi rodzicami troszczyliście się o nas, abyśmy zostali wychowani w wierze i mogli być zawsze blisko Jezusa. Dziękujemy, że jesteście obecni dziś razem z nami, tak jak wtedy, naszego Chrztu Świętego. Za wszelkie przejawy miłości i życzliwości serce dziękujemy. Prosimy dobrego Boga, aby hojnie nagrodził Was swoją łaską i błogosławieństwem. Za to wszystko, co dla nas uczyniliście, prosimy, byście towarzyszyli nam swoją radość i odwagę w dalszej drodze życia, które chcemy przeżywać w łączności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Zapamiętajmy dobrze tę piękną uroczystość, gdzie sami świadomie złożyliśmy przyrzeczenia, które w naszym imieniu składali kiedyś rodzice. Bądźmy zawsze wierni tym przyrzeczeniom w dalszym, codziennym życiu. Pan Jezus nas posyła i liczy na nas, że nie sprawimy mu zawodu, jakiego błogosławieństwo wspiera nas i umacnia na drogę.